się zaopatruję na to, że większość osób z jego środowiska, czyli ze środowiska sportowego, wiadomo w jaki sposób wypowiadało się na temat Fame MMA. Nie były to zbyt miłe słowa. Potem osobiście pojawiałem się na tych galach, co niektórzy na tych galach walczą. A potem wjeżdża Marcin Wrzosek cały na biało i prezentuje poziom, no sami widzicie jaki, no nieraz nie da się go zrozumieć. Poziom po prostu zbliżony do Marcina Neumana. Rynsztok totalny, no i jak on się zaopatruje na to, że... Jak się zaopatruje? Że on sportowiec, daj mi dokończyć. Ej, ja ci, kurwa, właśnie, błaźnie jebany. Mogę coś powiedzieć? Zaopatruje, nie, no ja to się, kurwa, sklep w towar, kretynie, kurwa. Weź wypierdalaj, kurwa, w ogóle. Zamknij mordę, daj mi dokończyć, człowieku. Jak ja się zaopatruję na to? Krytyki, czy to? Jak ja się zaopatruję na to? Jak się zaopatruję na to? Daj mu dokończyć. Zamknij mordę. Daj mu dokończyć, co? To twój kuzyn? Nie, jak się zaopatrujesz na to, czy wchodzisz do Fejmu, zrobisz tylko i wyłącznie siano i masz to w dupie i dalej robisz siebie idiotę, czy po prostu Fame to jest dla ciebie coś, co po prostu może dać coś fajnego w przyszłości dla wielu ludzi, bo na razie to ty jesteś, człowieku, największym pajatem tej części. Dobrze, nie? Dobrze, to odpowiem ci. Przyszedłem tu po siano, tak? Biję Kutasiusza. No wiem, widać, nie ukrywasz, nawet nie potrafisz tego ukryć. Ale ja tego, a czemu mam, kurwa, ukrywać, że do pracy po siano, kretynie jebany? Zaopatruję, to się sklep, towar, przede wszystkim nauczy się języka polskiego, buraku. Czyli mózg mógłby się, kurwa, zaopatrzyć w szare komórki, człowieku. No, no właśnie, powinieneś. Dobra, możecie go rozłączyć. A ja wtedy odpowiem. Nie wytrzymuję presji. A dlaczego właśnie? No odpowiedz mi tak, przyszedłeś no tutaj po siano, tak, no to mówisz, że ty jesteś taki wielki sportowiec, to zachowuj się jak sportowiec, zachowaj właśnie klatę. Zachowaj się jak sportowiec. Dobrze, okej, mogę powiedzieć? No, przede wszystkim tak, nie jestem sportowcem, tylko gladiatorem. Po drugie, przyszedłem tu po siano. Po trzecie, to co ma ktoś inny do powiedzenia, mam to w chuju. Ja zawsze propsowałem Fame i podobało mi się to, co robią. I w końcu tu jestem, zgarnąć siano, no, i Fame. Dlatego o to mi chodziło, odpowiedziałeś mi, no, spoko. Dzięki, ja. Dzięki bardzo. A chciałeś powiedzieć, jak się zapatruje na to? No to odpowiedziałeś, no to ja mam ci tłumaczyć, no, ja że ty nie odpowiedziałeś, ja na mówię, pytanie, że nie mówi się, kurwa, jak się chcę tylko powiedzieć, że nie mówi się, jak się zaopatrujesz, tylko jak się zapatrujesz. Ja pierdolę. Dobra, ty mi będziesz, dobra, mówił, jak chciałeś inwestować, a ty się nie potrafisz. Dobra, jeszcze mam, chciałbym tylko jeszcze powiedzieć parę słów. Chciałbym pozdrowić moją całą ekipę Bocian Team z Gorzowa i Cebolka, który jest po operacji i teraz nas pewnie ogląda. I Don Casio, weź rozpierdol tego ćwierć inteligenta, kurwa, żeby mu się odechciało. Siemano, pozdrawiam. Panowie. Ja pozdrawiam Cebolka. Całej ekipy.